Dośrodkowuje Szymański, był strzał Bednarka i hopnął Grzegorz Krychowiak, 1-0 błyskawicznie. W czwartej minucie obejmujemy prowadzenie. Grzegorz Krychowiak, on tych bramek w reprezentacji nie strzela zbyt często. Tę ostatnią strzelił na Mistrzostwach Świata z Senegalem, ale teraz otwiera wynik tego spotkania. I podkreślmy to, mamy pomysł na stałe fragmenty, to jest zupełnie nowe rozegranie z tego fragmentu. Nie widzieliśmy naszej drużyny tak grającej. Również o tym wspominali trenerzy. Wykorzystaliśmy słaby punkt drużyny Izraela i takich okazji po rzutach rożnych i wolnych powinniśmy mieć dzisiaj więcej. Niesamowity jest Grzegorz Krychowiak w tym sezonie. Ja sobie spojrzałem, że on w 18 meczach do tej pory w barwach Lokomotivu strzelił 7 bramek. Poprzednie 7 bramek strzelił we wszystkich swoich 180 poprzednich występach klubowych. Co to oznacza? No, że w tym sezonie poprawił swoją skuteczność 10-krotnie. Co tam przy nim Lewandowski? Bo on może sobie bić rekordy Gerda Millera, ale gdyby Robert Lewandowski miał poprawić swoją skuteczność 10-krotnie, to nie ma na to szans. Natomiast Grzegorz Krychowiak tego dokonał.